Hej, witam cię serdecznie na podsumowaniu sesji. Tak więc poświęć kilka minut i za chwilę będziesz wiedział, jak się zakończyła sesja giełdowa, co się dzieje na chwilę obecną na rynku krypto, czy też na rynkach międzynarodowych. Tak więc też rzucimy na to okiem. I tradycyjnie, oczywiście, proszę cię o to, żebyś się podzielił w komentarzach tym, co ciekawego na rynek dzisiaj napłynęło i z jakimi informacjami warto się zapoznać, co według ciebie jest warte uwagi i oczywiście twoją opinię odnośnie czy poszczególnych branż, czy konkretnych spółek. Tak więc do tego cię oczywiście zawsze zachęcam, żeby można było przede wszystkim również z innymi widzami wymienić się po prostu swoimi spostrzeżeniami rynkowymi. Pamiętaj oczywiście o wniesieniu opłaty pay-per-view, czyli subskrypcja, łapa w górę, komentarz. Ciebie tak naprawdę nic to nie kosztuje, a mi pozwala zbliżyć się do celu, który sobie wyznaczyłem do końca roku, tak więc jestem coraz bliżej i również możesz się do tego przyczynić. Tak więc zaczynamy, jedziemy pierw od rynków międzynarodowych. Tak więc dzisiaj DAX kontynuuje spadki, 13227 punktów na chwilę obecną. Tak więc drugi dzień, druga sesja spadkowa, tak jak widzimy po wybiciu tych szczytów. Stany, które niedawno się otwarły, na razie mamy atak na szczyt, tak więc być może dzisiaj, bo oczywiście sesja niedawno wystartowała, 3197 punktów, ciekawe czy 3200 przebiją, tak więc na razie wygląda to, jakby rzeczywiście chcieli i atakowali kolejny szczyt na S&P 500. Zobaczymy, jak to się oczywiście skończy. Jeżeli chodzi o srebro, to w chwili obecnej $16,98 za sztukę i mamy drugi dzień korekty, ale już widać, że panowie wyciągają tą cenę do góry, tak więc ciekawa będzie jutrzejsza sesja na srebrze, jak i na złocie, bo tutaj też po tej sesji korekcyjnej wczorajszej dzisiaj mieliśmy to tąpnięcie, ale również widać, że wybierają panowie do góry tą cenę, tak więc ciekawe, co się wydarzy w kolejnych dniach. $1475 za uncję złota w tym momencie trzeba zapłacić. Jeżeli chodzi o główne waluty do złotówki, czyli dolar bardzo mocno dzisiaj odbił do góry, 3,84 za jednego dolara trzeba zapłacić, czyli złotówka się nam dzisiaj osłabia i analogiczną sytuację mamy w przypadku euro, również wybija do góry, 4,27 na tej platformie za sztukę trzeba zapłacić, tak więc sesja na walutach skorelowanych z sesji dolar i euro do złotówki, tak więc tutaj mamy oczywiście wzrosty. Jeżeli chodzi o sesję na rynku krypto, czyli co się wydarzyło do chwili obecnej, to Bitcoin kosztuje w tym momencie $6812 za sztukę, jego dominacja to jest 67,5% na chwilę obecną, jak widzimy na topowej dziesiątce na CoinMarketCap, no wszystko spada prócz Binance Coin, który odbija 1,5% do góry, tak więc tutaj widzimy tą zmianę i jak widać najwięcej traci w chwili obecnej XRP ponad 5%, Bitcoin Cash blisko 5%, jeżeli chodzi o te spadki, Tezos również prawie 6%, najmocniej dzisiaj zyskuje Eidos Kunen 69%, Silverway 24%, Energii blisko 9%, czy Stratis 6,43%, tak więc to są te największe wzrosty, nie są one może jakoś wybitne, jak widzimy nie jest tego zbyt dużo, a za to najwięcej traci Kyber Network 11,5%, Fetch AI 10%, Horizon 10%, czy Luna 10%, tak więc to są te najmocniejsze spadki dzisiaj na rynku krypto. Jeżeli chodzi o indeks strachu, to chwili obecnej tak naprawdę nic się nie dzieje, 23 to jest ten poziom strachu na rynku krypto, tak więc tak to w chwili obecnej wygląda. Jeżeli chodzi o stopę zwrotu z jednego bitcoina w tych horyzontach czasowych, które ci tutaj prezentuję, to cały czas ona jest dodatnia, 30 dni 2,69 na plusie, 60 dni 3,38, 120 dni 3,07 czy 252 dni 3,94, tak więc cały czas ta inwestycja w bitcoina jest na plusie. Jeżeli chodzi o sesję giełdową, czyli to, od czego dotyczą nasze spotkania i umówienia tygodniowe, to dzisiaj Juju rósł najmocniej, 9% do góry, One More 6,67% do góry, CFG 5,13%, Redzik 5% do góry, tak więc to są te najmocniejsze wzrosty. Z WIGU Games również mamy ciekawy wzrost, 1,20% na plusie, kto rozgrywa oczywiście to kontraktem, 18393 punkty i jak widzimy TS Games 2,63%, jak również CD Projekt 2% do góry, 268,10 zł kosztuje akcja króla w tym momencie, 1 i
72 miliony obrotu, tak więc o czymś to świadczy. Ciekawe, co się wydarzy, jeżeli chodzi o kwestię właśnie obrotów na CD Projekcie i jego kursu do końca roku, tak więc daj znać w komentarzach, jak ty to oczywiście widzisz. I zobaczmy sobie teraz skrajności, czyli największe spadki na gamingu. 7level 7,83, tak jak widzimy. Potem mamy FD Games 6,47 na minusie, The Distance blisko 5%, CA Games również 4,66 na minusie, czy Shery 4% na minusie. To są te najmocniejsze spadki na chwilę obecną, które obserwujemy na gamingu. I jeżeli chodzi o obroty, to poza oczywiście Królem, który wygenerował 72 miliony, 6 milionów 300, 11bit też bardzo mocny obrót, TS Games 4,5 miliona, Playway 1 100 000, czy CA Games 782 tysiące, to są te najmocniejsze obroty, jeżeli chodzi o rynek gamingu, a pamiętaj, że w głównej mierze to jest New Connect. Jeżeli chodzi o WIG Banki, czyli dzisiaj główny indeks nam urósł o 0,3, 3757 punktów, ING rośnie o 1,33 na plusie, mBank Alior nieznacznie, blisko procent na plusie. Jeżeli chodzi o spadki, to PNP traci 1,74, Santander 0,86 i pozostałe banki, tak jak tutaj widzisz, tak więc nieznaczne dzisiaj ruchy na WIG-u banki, na tych spółkach bankowych. W obrotach króluje nam PKO BP 132 miliony, PKO SA 115 milionów, Santander 36 czy 11 na Aliorze. Tak to w tym momencie wygląda. W OZE, czyli odnawialne źródła energii, tutaj 0,1 Cybaton, 5% do góry rośnie, Columbus 2% dorzuca, czy PEP również 1% do góry, za to traci Sunex blisko 4%, Termo przerzuca 4% na minusie, Biomas spada 4,5%, ale przy wczorajszym wzroście ponad 40% to jest nieznaczny spadek, Fluid 6,97 na minusie, a w obrotach króluje nam Novavis 579 tysięcy, Biomas 571 tysięcy i ponad 100 tysięcy, 0,1 Cybaton, Columbus i PEP. Pozostałe spółki, tak jak widzisz, pamiętaj, że również w głównej mierze jest to New Connect, bo New Connect i gaming tutaj rozgrzewa rynki, jeżeli chodzi o właśnie tą kwestię. Tak więc zerknijmy sobie oczywiście pierw na indeksy, zanim zerkniemy na WIG20, tak więc zobaczmy, co się wydarzyło. WIG Media 1,42 na plusie, WIG Games 1,20, Moto 0,8 i to są najmocniej rosnące dzisiaj indeksy, a z drugiej strony najmocniej traci nam dzisiaj górnictwo 2,24, CE 2,16 na minusie. I to są te najmocniejsze spadki na indeksach. Jeżeli chodzi o indeks blue chipów, czyli WIG20, dzisiaj praktycznie bez zmian, bo 0,02 na minusie, to praktycznie widzimy ewidentną starcie popytu z podażą bez jakiejś kolosalnej przewagi strony ze stron, 2131 punktów na chwilę obecną. Jeżeli chodzi o WIG40, to 3828 punktów na chwilę obecną, 0,4 na minusie. I jeżeli chodzi o tutaj SWIG80, 0,25 na plusie, 11892 punkty na chwilę obecną. Tak więc tak wyglądają główne indeksy. Zerknijmy właśnie teraz na WIG20, co tam się ciekawego w tym najbardziej płynnym indeksie wydarzyło. CD Projekt numerem 1 na wzroście, 2,09 na plusie, PZU 1,34 na plusie, Cyfrowy Polsat 1,28 i to tak naprawdę to są kluczowe wzrosty na WIG20, a najmocniej traci dzisiaj KGH 2,31, CCC 1,94, Orange 1,87, Tauron 1,82 czy LPP 1,80. To są te najmocniejsze zrzutki. W obrotach króluje PZU, które wykręciło dzisiaj 134 miliony, PKO BP 132 miliony, czy PKO SA 115 milionów, tak więc mamy trzy spółki mocno, które rządzą tutaj w obrocie, CD Projekt 372, PKN Orlen 58, tak więc to są te, jak widzisz, spore obroty, dlatego WIG20 jest zawsze w tutaj pod w zainteresowaniu funduszy dużego kapitału, czy też instytucji. Jeżeli chodzi o średnie spółki, które warto gdzieś zawsze w portfelu umieszczać i dokonywać jakiegoś wyboru, jeżeli chodzi o właśnie spółki z NWIG-u 40, to najmocniej dzisiaj wzrost to jest Games 2,63, Benefit 1,86, Playway 1,75 i to jest topowa trójka, jeżeli chodzi o wzrosty na NWIG 40, a jeżeli chodzi o spadki, to CA Games straciło 4,66 na minusie, Amres 4,17, Enea 2,90, PKP Cargo 2,24. To są te topowe spadki dzisiaj na NWIG-u 40. Jeżeli chodzi o obroty, to Amrest wygenerował ponad 11 milionów obrotu, 11bit 6 milionów 300, Kruk 6 milionów 100, blisko ponad 4,5 miliona, TS Games czy Energia 4 miliony 300, jak widzisz.
Ta płynność na MWIG-u 40, jeżeli chodzi o średnie spółki, dla inwestora indywidualnego też jest ok. Jeżeli chodzi o SWIG 80, tak więc zerknijmy, co tutaj się wydarzyło na najmniejszych spółkach. Voxel blisko 4% do góry, Newag 2,90 do góry, Autogaz 2,64, czy Dom Development 2,38, Polnord również 2% do góry za Gorą. To są te topowe wzrosty w SWIG-u 80 i zerknijmy sobie na drugą stronę, czyli minusy. Medicalc 3,76, Mangata 2,82, Rafako 2,78, Wielton 2,67. To są te najmocniejsze spadki. Jeżeli chodzi o obroty, to PBKM 2,8 mln, to jest numerem 1, Autopartner 1,4 mln przerzucone, i Kurszwica 1 000 000 przerzucone, Serinus bliz ponad 800 000 razem z Newagiem. Tak więc to są topowe obroty, jeżeli chodzi o SWIG 80. Tak więc teraz zerknijmy sobie na spółki z New Connectu, tak więc coś dla wszystkich wilków z Wall Street, spółki groszowe, gdzie to ryzyko jest naprawdę duże, jeżeli chodzi o właśnie spadki, ale również stopa zwrotu też jest dosyć ciekawa, ale oczywiście musisz tu umiejętnie dostosować spółki pod kątem obrotu i tego, co chcesz w swoim portfelu tak naprawdę umieścić. Voistel 31% do góry, Apollo 30% do góry, AC Kerman 24% do góry, to są te topowe wzrosty na większych obrotach. Jeszcze mamy tutaj Soft Blue 11%, co tu nam się jeszcze wyróżnia, Juju 9,41, czy Digital 8,28, tak więc jak widzisz, no możemy zawsze znaleźć coś płynniejszego, jak i coś mniej płynnego, ale pamiętaj, że oczywiście zawsze jest tak, że część spółek rośnie, a część niestety spada, i to również dynamicznie, bo jak widzimy tutaj Auto Aquapos 17% traci, Imagis 16% Carbonstu, czy również Broadgate 15%, tak więc tych spadków dwucyfrowych również trochę na tym rynku jest, dlatego trzeba po prostu być ostrożnym i nie porywać się też z motyką na słońce, bo ten rynek no niestety daje niestety straty, ale również daje fajnie zarobić, tak więc jeżeli dokonasz odpowiedniej selekcji i nie będziesz zbytnio szalał z wielkością pozycji, to jest szansa na to, że być może odwdzięczy ci się pozytywnie. W obrotach króluje tutaj Sumalink 1 700 000 i to jest numer 1, Carbon Studio 581, czyli to jest nasz debiutant na rynku gamingowym, tak więc widzisz, że to jest jeden z nielicznych tych debiutów, gdzie mamy stratę 16% na debiucie, bo najczęściej mamy wystrzał, a dopiero potem zrzutkę, tak więc też dosyć ciekawa sytuacja. I pozostałe Novavis czy Biomas, to są kolejne spółki, jeżeli chodzi o kolejność pod względem obrotu. I zerknijmy sobie oczywiście na WIG jako indeks zbiorczy wszystkiego, zobaczmy, co tu się wydarzyło. I tak, dzisiaj numerem 1, jeżeli chodzi o wzrosty na zamknięciu oczywiście, Reinhold, Regnon, a z takich normalnych CDR 7,92, 7,20 Simple, Kravitamin 7% do góry, czy również Setanta blisko 7%, Prime Tech blisko 7%, tak więc to są te topowe wzrosty, tak jak tutaj widzimy, a skrajności, czyli te spadki, najwięcej dzisiaj stracił Silvire 9,40, Energo Instant 8,37, czy też na większych obrotach Open Finance 7,68, czy PAM Manager 7,61, to są te największe spadki, Groklin 4,98, tak więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o tutaj poziom spadków na WIG-u w obrotach. No to tak jak widzisz, zawsze ci to pokazuje, że te miliony są na tym rynku, kilkaset tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy, tak więc tych spółek naprawdę, które myślę mogą zadowolić inwestorów indywidualnych, jest sporo i spokojnie coś dla siebie znajdziesz pod kątem budowania wartościowego portfela, którym oczywiście pamiętaj, tylko ty zarządzasz i ty podejmujesz właściwe decyzje dla swojego kapitału. Ważne, żebyś się znajdował po właściwej stronie rynku. A jeżeli chodzi o garść statystyk, to dzisiaj obroty na GPW wynosiły 907 676 766 zł, transakcji zawarto 72 099, tak więc widzimy podwyższoną płynność na tym rynku. Mam nadzieję, że coś ciekawego jeszcze do końca roku się wydarzy. Daj znać w komentarzach, jak ty oceniasz polską giełdę, jak również inne rynki, czy to międzynarodowe, czy to krypto do końca roku. Myślę, że warto podzielić się tą informacją z widzami, tak więc trzymam kciuki za twoje wyniki, pozdrawiam cię serdecznie, hej!